Dobra, jeśli o Guna chodzi, to jest to nagranie z naszego drugiego killa, bo pierwszego kurwa nie nagrałem, bo jestem jebanym imbecylem, a sam film idzie raczej bardziej w stronę analizy tego, co się dzieje na walce z mojej perspektywy. Po pierwsze, to prosta sprawa, przydzielony jestem do pierwszej i szóstej grupy noszącej kulki. Całość wykonuję z osobą do pomocy, tak. Rogal jest w stanie zrobić to solo, nie zawsze mi się to udawało, bo jestem pierdolonym imbecylem, nie wiem kurwa, zawsze piach w oczy i chuj w dupę, więc w tym wypadku pomoc może zaoszczędzić wipe'ów. Mamy postawione po dwa portale po obu stronach, do połowy dochodzę na pieszo i czekam, aż partner użyje portalu i rzuci mi orba. Następnie ja klikam w drugi i jestem na miejscu. W tym momencie sprawdzacie sobie kurwa na minimapie, czy druga osoba jest już gotowa, ponieważ orby muszą zostać włożone w mniej więcej tym samym czasie. Po skończonej zajebistej robocie majestatyczny Rogal, kurwa anihilator przez tworzy, może wrócić do reszty grupy zmagającej się z pierwszą fazą. Akurat spełni się macka, więc bohater, którego potrzebujemy, ale na niego nie zasługujemy, od razu idzie nabić jej rozumu do tego kurwa pustego uba do momentu, aż większy mobek zacznie kastować buffa, którego sobie podniosę i zacznę napierdalać dużą mackę, spamując shuriken kurwa stormem. Oczywiście jak to w melasach, zawsze musi być kurwa taniec z orbami, nie może wykonane zostać coś poprawnie, więc jak odpalicie sobie w spowolnieniu 0.0001, to zobaczycie, jak Rogal nie zauważa kulki lecącej przez model dużego moba i ta wpierdala mu się na pizdę, a ten wybucha w rajdzie. W tym momencie grupa trzecia zakończyła robotę i zaczyna się doskonały moment. Rajd gdzieś tam kurwa się stakuje, a melasi mimo próśb, żeby stakować się z resztą, napierdalają mniejsze guny. Jeśli masz weak aury i rozglądasz się po mapie, to nic nie powinno stać na przeszkodzie. Gorzej jak przydzbanisz i sfokusowany na tobie gun wejdzie ci w dupsko. Wtedy tylko uprzykrzasz życie innym. Pod koniec przejściówki czwarta grupa idzie robić swoje z orbami. Tak naprawdę to nie miałem gdzie odpalić 3-minutowego cooldowna, więc jak gruba wyjdzie z dziury, to dalej tego kurwa nie robi, bo zaraz będzie znacznie lepszy moment. Rajd stoi zesplitowany, melasi przy bosie, każdy na wcześniej ustalonych pozycjach, upewnia się, że nikogo nie ma w zasięgu Wave of Corruption. Gun jest tam masowany dagerkiem po brzuszku i pojawiają się pierwsze soaking boyle, które dadzą debuffa dwóm najbliższym osobom. Jeśli gracz znów go dostanie, zanim pierwszy zejdzie, to zostanie zmind kontrolowany i w sumie pizda jest wtedy. Jednego debuffa przyjmuje na siebie, a później cały raj tak jeden mąż stakuje się na Bloodfiście, z którego wyjdzie zaraz ad. A staki korupcji, które mamy na sobie, zostaną wyczyszczone. W tym samym czasie mamy do czynienia z kolejnymi boilami, a jak ad wyjdzie, to odpalam 3-minutowy cooldown w niego, który powinien mi się przekręcić jakoś w okolicy przechodzenia na ostatnią fazę. Podczas bicia ada jest trochę ciasno, szczególnie w mele, więc co wave staram odsunąć się chwileczkę od grupy. Grupa piąta już dawno doniosła swój zestaw orbów, moja w tym czasie jeszcze nie może, bo ma kurwa cooldown na podnoszenie go. W momencie, gdy ten się kończy, nadchodzi czas na kolejny Bloodfist. Upewniam się, żeby być na górze, zanim ten się pojawi, i akcja z początku walki jest powtarzana. Wracam do bossa i korzystam z damage boosta oferowanego laserem. To jest w sumie cała druga faza, którą trzeba powtórzyć jeszcze raz, by dojść do kolejnej. Więc nie będę kurwa dogłębnie tłumaczył, co się dzieje w momencie, w którym grupa 7 i 9 robią swoje orby. Co mogę zaznaczyć, to to, że grupa 9 powinna być gotowa z włożeniem orba, kiedy mamy drugi Bloodfist, od momentu, w którym skończył się ostatni laser. Wtedy też ad zostanie rozpierdolony, a gun nie będzie miał możliwości zostawić na nas darmowego staka korupcji. Przebijamy skurwysyna w taki sposób, żeby miał 20% HP od razu po laserze, rozpoczął trzecią fazę. Bardzo ważne, 3-minutowa odpałka, którą już mam gotową, wciąż trzymam na odpowiedni moment. Cała grupa ładnie w staku baituje kolapsa, a następnie za pomocą bramy Warlocka przemieszcza się z dala od pierwszego pierdolnięcia. Chile tam robią jakieś kurwa odpałki, ale to jest najmniej ważne, liczy się zadawanie obrażeń oponentowi, a nie straszenie go kurwa jakimś totemem leczącym. Zanim kamień drugi raz przyjebie w ziemię, to my stoimy już tam, skąd przyszliśmy, a przy trzecim przemieszczamy się w kierunku ściany i teraz dopiero zaczyna się prawdziwy encounter, ostatnie 20% kurwa zagłady. Po kilku sekundach odpalany jest Bell, a razem z nim prepota oraz ofensywny cooldown, żeby jak najwięcej pierdolić skurwielowi podczas BL-a. Dochodzi mechanika grzybów, którą trzeba wykonywać, wciąż pamiętając o spreadzie, oraz obracanie się plecami do bossa, kiedy ten ma 100% energii, a to wszystko zwieńczone pierdolonymi boilami, które trzeba sołkować. W międzyczasie gdzieś tam są jeszcze jakieś eksplozywy. Tutaj z Warriorem ewidentnie zjebaliśmy spread, przypierdalając sobie z Wave'a, nie wiem, no nie dogadaliśmy się, oczywiście problem nie został kurwa skorygowany i znowu nie mam pojęcia, co tu się kurwa odjebało. 5 osób w kwadracie, 1 mm na kurwa 1 mm, nie ma gdzie kutasa włożyć, a nawet takiego azjatyckiego, jeb kurwa leci fala, a my rozdajemy staki jak skończone kurwa imbecyle. Zaraz później Holy Paladin rozpierdala się, ale sytuacja jest ratowana natychmiastowym kombatresem. Zrobiło się w kurwę ciasno, w dodatku boil do sołkowania po lewej, więc uznałem za najlepszy wybór odpalić cloaka i wyjebać spod niego pod te grzyby, bo zostanie w tym miejscu kurwa totalnej anihilacji, mogłoby zakończyć się totalnym kurwa wymazaniem egzystencji rajdu z kurwa wszystkich istniejących ksiąg. Rajd niestety
niestety nie ma tak łatwo i nie ma Cloaka, więc chwilę później połowa leży już martwa. W trakcie całego zajścia odpalam Hellstone'a, a chwilę później Hellspotę. Gun zostaje rozpierdolony, kilka czybów się posypało, a ja kurwa zielone logi, bo jestem pierdoloną cipą, grać kurwa nie potrafię w tą giereczkę. Chujowy kurwa DPS. Zostawcie mi suba i lajka.